pewnym sensie, niezależnie od tego, jakie by były, to Komisja Europejska postawiła prezydenta w przymusie. On właściwie nie miał innego ruchu. Ja to mówię jako człowiek, który ma krytyczny pogląd na temat tych ustaw sądowych, dlatego że nie można dokonywać najwyższych aktów suwerenności, jakim jest potwierdzenie i promulgacja ustawy pod presją czynników zagranicznych.